Cześć Wam, a dzisiaj Wam powiem, jak się pozbyć zmory każdej drogi, czyli tak zwanej tarki. Muszą być spełnione trzy warunki, żeby się tego pozbyć. Pierwszy warunek, mokra, wilgotna droga. Drugi warunek, musi to być dobrze podcięta droga. I trzeci warunek, dobrze zwałowana droga. Ja mam akurat o tyle dobrze, że dzisiaj w nocy trochę u nas popadało, no i drogę mam w miarę przyzwoicie wilgotną, mokrą. Nie jest może to jeszcze idealnie zrobione, bo jest mokro, ale nie jest to tak do końca mokro, jakbym chciał, żeby to było mokro, no ale materiał się jakby nie było lepiej. Drugi warunek, trzeba drogę podciąć ostro, czyli na mocno. Zobaczcie, jaką mam tu brewkę zrobioną, dosyć wysoką. I żeby tej tarki nie było, trzeba tak ustawić sobie lemierz, taką głębokość lemierza, żeby ścinać te garby i dostać je aż do, że tak powiem, nośności drogi. No i trzeci warunek, dobrze zwałowane. U mnie będzie szedł walec blacha, ale najlepiej to byłoby, żeby szedł walec guma-guma. Bo wiadomo, guma-guma jest do wierzchniej warstwy i zawsze to lepiej zagęści jak taka blacha. No ale wiadomo, mamy takie warunki, jakie mamy u nas w Polsce. Są drogi robione jak robione, każdy wie doskonale. No ale później, jeżeli przychodzi co do czego, to się do kogo czepiają? Do nas, że źle droga została zrobiona. I to są takie trzy podstawowe warunki, które trzeba spełnić, żeby się tej pieruńskiej tarki pozbyć. Jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, tarka za 3-4 dni i tak wyjdzie. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie.